Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Już będziemy otwierać Boże Słowo bez kolejnych wstępów. Kochani, otwórzmy Słowo z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. I rozpocznę od 26 wersetu, a później cofniemy się do 16. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Chyba już to dzisiaj słyszeliśmy. Kochani, to jest odpowiedź Jezusa na wydarzenie, które wydarzyło się przed momentem. To jest Jego reakcja na tą sytuację, która miała miejsce, o której chcę dziś mówić, o której będziemy czytać. Tak więc wracamy do wersetu 16 i od 16 do 22 czytamy tą historię, która nazwana jest o bogatym młodzieńcu. I oto ktoś przyszedł do niego i rzekł: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu rzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Przybliżmy sobie na początek tą postać. W innych Ewangeliach jest określany jako dostojnik, więc bardzo łatwo określić go jako kogoś zamożnego, jako kogoś wpływowego, znanego. Ale to może to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że on był poszukujący. Prawdopodobnie on słyszał nauczanie Jezusa na temat Bożego Królestwa. Wydaje się, że kilka chwil wcześniej, przed tą rozmową, Jezus błogosławił dzieci. Jezus powiedział takie zdanie, że do takich będzie należeć Królestwo Boże. Wcześniejsze rozdziały wiele mówią o Królestwie Bożym. Prawdopodobnie on słyszał wszystkie te słowa i gdzieś zastanawiać się zaczął, czy na pewno ja wejdę do Bożego Królestwa. To, co mówi Jezus, jest jakieś inne niż to, co do tej pory znam. Czy moja tradycyjna pobożność mi wystarcza? Pewnie tak się zastanawiał. Wiecie, on był pobożny. Widać to ewidentnie w tym, co powiedział. Przestrzegał przykazań. I to był fakt, bo Jezus by inaczej zaprzeczył. Odniósłby się w jakiś sposób do tego. Więc był człowiekiem religijnym. Ale widać w nim jakąś tęsknotę. On zastanawia się, chyba coś jest nie tak. Dlatego, że sam mówi: czegoż mi jeszcze brakuje? I do tego momentu jest wszystko okej z nim. Ale później zaczął się problem. I wcale nie mam na myśli tego, że nie chciał sprzedać swoich majątności. To później, na końcu, dojdziemy do tego. Ale on już rozpoczyna swoje pytanie bardzo niefortunnie. Bo pyta w ten sposób: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Tu jest pytanie o uczynkowość. Panie Jezu, nauczycielu dobry, nawiasem mówiąc, to określenie nauczycielu dobry niosło w sobie pewną informację. Zresztą Jezus ją podchwycił. Mówi: nazywasz mnie dobrym? O tym mówi inna Ewangelia, że w ten sposób się zwrócił: nauczycielu dobry. Jezus to podchwycił, mówi: nazywasz mnie dobrym? To znaczy, że uznajesz mnie jako Boga. Jest jeden, tylko jeden dobry, czyli Bóg. Więc zwracając się do mnie, nauczycielu dobry, traktujesz mnie jako Boga. Traktujesz mnie jako Mesjasza. Ale on pyta, co dobrego mam uczynić. Jaki postępek, jaki uczynek mam zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, i to jest problem. I to jest problem zakorzeniony w ludziach.
I może nie oceniałbym tak bardzo krytycznie tego bogatego młodzieńca, dlatego że on był wychowany w ten sposób, w takiej religii. Zresztą patrząc na ludzi wkoło nas, też nie ma co oskarżać ich o to, że oni gdzieś tą uczynkowość mają tak mocno na pierwszym miejscu. Dlatego, że są w ten sposób wychowywani. Moi drodzy, ludzie wokół nas, których określamy jako niezbawionych, oni jakby swoją nadzieję opierają na uczynkach. Że po śmierci, no, mają nadzieję, że jakoś to tam będzie. Ale moi drodzy, my doskonale wiemy, że tak nie jest. Że jedno jedyne, co może nas doprowadzić przed Boży tron, jest łaska. Jest wiara w ofiarę Jezusa na krzyżu. Przyjęcie tego do swojego serca wiarą. Myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób, że zbawienia nie osiągamy przez to, co my możemy dla Boga zrobić. Ale odwrotnie, przez to, co On dla nas zrobił. Wiecie, upamiętanie, wielokrotnie to mówimy, czym jest. Ale ja dzisiaj chcę dołożyć jeszcze jeden element, o którym może nieczęsto się mówi. Upamiętanie to po pierwsze, kiedy przychodzi świadomość naszego stanu, świadomość naszego grzechu. Później za tym idzie żal. Później za tym idzie pokuta, szczera pokuta. A potem odwrócenie się od swojego grzechu o 180 stopni, całkowicie. Odwrócenie się od dotychczasowego życia. Ale ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym elemencie, który jest ważny, o którym może wiemy, ale nie tak często wspominamy. To jest odwrócenie się od choroby naszego umysłu, czy naszego serca, która gdzieś pozwala nam wierzyć w to, że sami sobie potrafimy pomóc. Że sami sobie potrafimy jakoś pomóc do zbawienia. Że jeśli się trochę bardziej postaram, to Bóg na mnie przychylniej spojrzy. Wiecie, i to jest choroba, która, powiem tak, trawi wielu, wielu, wielu chrześcijan. Mam na myśli Boże dzieci. Prawdziwie odrodzone. Kochani, podam przykład. Wyobraźcie sobie człowieka, kobietę, mężczyznę, wszystko jedno, który jako Boże dziecko, odrodzone, wierzące, po prostu upadł. Ale żyje w tej mentalności uczynkowości. Żyje w tej mieszaninie jeszcze starego i nowego przymierza. I co robi? Są trzy elementy, które to wyróżniają. Po pierwsze, poczucie winy. Po drugie, ucieczka od Boga. A po trzecie, to myślenie, muszę to jakoś naprawić. Przeanalizujmy pokrótce te trzy elementy. Wiecie, człowiek, który zgrzeszył, a opiera swoją nadzieję na łasce, to co robi? Ucieka do Boga. Ucieka w Jego ramiona. On wie, że tylko tam jest przebaczenie jego grzechów. I im szybciej, tym lepiej. Nie chodzi z tym grzechem. Ale człowiek, który żyje w tej mieszaninie uczynkowości i łaski, to po pierwsze wpada w takie poczucie winy. Wpada w poczucie winy, ale nie takie jak tylko oskarżenie sumienia przez Ducha Świętego, ale potępienie. Potępienie, kim ja jestem, co ja znowu zrobiłem, nie nadaje się do niczego. Jak mogłem znowu to zrobić? Po drugie, w takim przypadku ucieka od Boga. Nie do, tylko od. No bo kalkuluję w ten sposób. Skoro Bóg jest na mnie zagniewany, to ja nie mogę do Niego przyjść. Skoro Bóg się gniewa na mnie, to nie mam odwagi przyjść do Niego. Może potrzebuję trochę czasu, żeby jakoś się poprawić. Może spróbujemy to jakoś zatuszować. Potrzebuję czasu, może Bóg też o tym jakoś zapomni. Może tak po tygodniu, jak mi się uda, to może będę próbował. Kochani, dokładnie tak nie może być. To jest niewiara. To jest grzeszna postawa. Bo kiedy my przychodzimy do Boga, kiedy wyznajemy nasze grzechy, to Bóg nie przeprowadza z nami śledztwa. To Bóg nie pyta o dowody pokuty. To nie pyta, a naprawdę żałujesz? A obiecujesz poprawę? Moi drodzy, pamiętajmy, że grzech jest zawsze straszny. Mówiąc o łasce, nie chcę zapomnieć o grzechu. Grzech jest zawsze straszny. I grzech
zawsze doprowadza do piekła, jeśli jest niewyznany. Ale moi drodzy, tutaj w tym momencie chcę podkreślić jedno, że jeżeli człowiek zgrzeszy, to jest rozdarta zasłona. Jest wolny dostęp do Bożego tronu. Wiecie, twój grzech nie spowodował, że zasłona znowu zawisła i odgrodziła cię od Boga. A autor listu do Hebrajczyków mówi takie słowa: z ufną odwagą przyjdź przed tron łaski. Jaki tron? Łaski. Po co? No właśnie po łaskę. W stronie łaski jest darowana nam łaska. Ale tu jest użyte słowo z ufną odwagą. Do kogo mówimy bądź odważny? No do kogo? Do tego, kto jest? A raczej niekoniecznie, bo po co? Mówimy bądź odważny do tego, kto widzimy, że się boi. I dokładnie tu tak jest. Pan Bóg mówi: bądź odważny, z odwagą przychodź do tronu łaski. Ja mam dla ciebie przebaczenie. Ja mam dla ciebie łaskę. Ja mam dla ciebie, że tak powiem, taki reset. Możesz zacząć od nowa. A trzecia podstawa takiego człowieka to jest to myślenie: ja muszę się poprawić. Ja muszę się wziąć w garść. To już było ostatni raz. Obiecuję sam sobie i Bogu, że ostatni raz. Problem w tym, że to jest niemożliwe o własnych siłach. Problem w tym, że to doprowadza nas do takiej beznadziejnej sytuacji, kiedy czujemy się coraz bardziej słabi i zrozpaczeni tym. Kochani, przypomnijmy sobie, co dało nam zbawienie? Na jakiej podstawie zostaliśmy zbawieni? Czy przez nasze łzy? One nas zbawiły? Czy przez głęboki żal? Czy przez szczerą obietnicę poprawy? Nic z tych rzeczy. Zbawiła nas łaska. Z łaski zbawieni jesteśmy. Z łaski zbawieni jesteśmy. Te elementy były istotne, ale zbawia nas łaska. Zbawia nas wiara w krew Jezusa. I widzicie, Jezus na kartach Biblii o tym intensywnie naucza. I w tym rozdziale, który wspomniałem, i wcześniejszy, i kolejny, we wcześniejszym 18 rozdziale jest przypowieść, którą Jezus mówi o dłużnikach. Znamy ją dobrze. To jest sytuacja, kiedy pewien władca robi, że tak powiem, porządek w księgowości i widzi, że potężna suma pieniędzy jest gdzieś wyprowadzona. Bierze człowieka odpowiedzialnego za to, chce go skazać. Tamten prosi o cierpliwość. Bardzo to skracam, bo przecież to znamy. Chcę zaakcentować to jedno. Łaska. Moi drodzy, ten człowiek opisywany w tej przypowieści, to nie był jakiś niewinny człowiek, któremu, nie wiem, powinęła się noga. Żona mu chorowała, wziął troszkę pieniędzy i nie zdążył oddać. Nic podobnego. Kwota, którą zagrabił, świadczy o tym, że to była malwersacja, że to był zimny drań i nie zasługiwał na żadną łaskę. Ale ją otrzymał. Dalej ta historia mówi o przebaczeniu nawzajem sobie, ale to inny temat. Ja chcę dziś podkreślać to, czego Jezus nauczał, będąc na ziemi. Mówił o łasce. Kolejny rozdział, 20, mówi o robotnikach w winnicy. To jest ciekawa przypowieść. Oto jest mowa o tym, że ktoś poszukiwał i najmował pracowników do pracy w winnicy. Pierwszych zatrudnił z samego rana. I potem są etapy. Do południa, koło południa, po południu. Ostatni ich zatrudnił wieczorem. Więc ogromna różnica między tymi, co pracowali od rana, w upale całego dnia, znosili ciężar całego dnia, a między tymi ostatnimi, którzy, jak już było chłodno, przyjemnie na wieczór, na chwilkę wpadli, żeby coś popracować. I tak by się nam wydawało, no ten pan, który ich podsumował, dając im wypłatę, no postąpił niesprawiedliwie. No jak? Jak tu równać tych, którzy cały dzień harują z tymi, co wpadli na chwilę? Ale to jest przypowieść o łasce. Kochani, ta wypłata to jest obraz naszego zbawienia w nim. I nieważne są tu uczynki. Nieważne jest, jak długo kto pracował. Jezus przychodzi z łaską. I uczynki nie mają nic do łaski. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o łaskę zbawienną, to nie ma różnicy między
apostołami, Piotrem, Pawłem, innymi, a Łotrem, który na krzyżu o to prosił. Mówię, jeśli chodzi o łaskę zbawienia, oni otrzymali ją dokładnie taką samą. I w końcu jeszcze wspomnę tą historię, chyba najbardziej znaną, o marnotrawnym synu. Kochani, czy on zasługiwał na łaskę? Wziął wszystko. To była decyzja jego. Wziął wszystko, poszedł, decyzję podjął takie, jakie podjął. Stało się, jak się stało. Więc konsekwencje tego powinien byłby ponosić. Ale kiedy wraca, otrzymuje łaskę. Za darmo. Ojciec z miłości przywraca mu wszystko. I to jest piękne w jego postawie, że on ją umie przyjąć. Że on nie mówi, a to ja pójdę gdzieś tam do stajni. Ale on ją przyjmuje. Przyjmuje nową szatę, przyjmuje sandały, pierścień. Każdy ten element coś tam znaczy. Myślę, że to znamy. I przyjął tą łaskę. Ale widzicie, jego starszy brat nie rozumie tego kompletnie. Jego starszy brat uważa, żyje w ten sposób i uważa się za kogoś lepszego niż ten młodszy brat, który wszystko roztrwonił. No bo przecież ja pracuję. Bo przecież ja od lat wiernie służę mojemu ojcu. Więc chyba sobie zasłużyłem na coś lepszego niż tamten darmozjazd. To jest jego myślenie. To przecież chyba ojciec lepiej mnie doceni. To ojciec powinien mnie bardziej kochać. To chyba zasłużyłem na lepsze traktowanie niż tamten. I kiedy zobaczył, że nic z tego, że tamten został dowartościowany, to po prostu się zdenerwował. To się po prostu obraził. Moi drodzy, nie wziął pod uwagę jednego, albo nie rozumiał serca ojca, że ojciec kocha bezwarunkowo, że ojciec kocha ich dlatego, że byli synami, jeden i drugi. Nie dlatego, że jeden się starał i dobrze robił, a drugi roztrwonił. Ta uczynkowość jednego na plus, jednego na minus nie miała wpływu na miłość ojca. Kochani, w zeszłą sobotę, czyli ponad tydzień temu, kiedy mieliśmy tutaj koncert Grzesia Kloca, śpiewał taką jedną pieśń o ojcu, o tatusiu i piękne zdanie, piękny tekst był zawarty. Oczywiście nie pamiętam go w całości, tylko to, co sobie zapamiętałem. Nie możesz nic zrobić, by Bóg kochał cię bardziej. Piękne słowa. Nie możemy nic zrobić, by Bóg kochał nas bardziej, bo nas kocha jako swoje dzieci. I nie mamy na to wpływu swoimi uczynkami, czy na plus, czy na minus. Ale drugie zdanie brzmi tak. Nie możesz też nic zrobić, by kochał cię mniej. I to jest dobra wiadomość. Dlaczego? Bo łaska. Raz jeszcze, kochani, chcę przypomnieć, żebyś to nie było takie zupełnie jednostronne. Żebyśmy sobie nie folgowali w kierunku grzechu, skoro jest łaska. Skoro łaska obfituje. Moi drodzy, grzech, pamiętajmy, zawsze jest straszny. I zawsze oddziela nas od Boga. I zawsze, jeśli go nie wyznamy, doprowadzi nas na samo dno piekła. I nie wyobrażajmy sobie, że jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest nasz wybór zawsze. I my podniesiemy konsekwencje naszego grzechu. Ale jest to równowaga, że zawsze mogę do Ojca wrócić. Bo On mnie kocha. Bo On czeka na mnie z łaską. Rzymian 10:2. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. To słowo nierozsądną w innym tłumaczeniu jest oddane gorliwość, która nie opiera się na właściwym poznaniu. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Moi drodzy, najprościej mówiąc, Izraelici w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł to pisał, Żydzi w tym momencie, oni mieli już dostęp do tej cudownej Bożej łaski. To już było po śmierci i po zmartwychwstaniu. Oni mieli dostęp do tego, aby sięgnąć po dar zbawienia. Ale oni wybrali inną drogę. Zobaczcie, że oni do tego samego dążą. Oni właśnie to samo chcą osiągnąć. Chcą osiągnąć Bożą przychylność. Chcą osiągnąć zbawienie. Ale na własnych warunkach. Ale na własny sposób.
własnymi uczynkami, co się okazało niemożliwe. A Bóg mówi, to samo mogę ci dać po prostu za darmo, tylko po to sięgnij. A Żydzi to w tamtych czasach odrzucali. Ale moi drodzy, problem w tym, że i my możemy to częściowo odrzucać. Kiedy żyjemy w tej mieszaninie tego uczynkowości i łaski. Zanim coś więcej jeszcze powiem na ten temat, jeszcze otworzymy list apostoła Pawła do Galacjan. To jest moje ulubione miejsce w tym temacie. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 3, 26 i 7 werset. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to już jest piękna wieść. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, kto uwierzył w Jego ofiarę, jesteśmy już synami, córkami Bożymi. I werset następny. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Kochani, i to słowo przyoblekliście się w Chrystusa jest tak niesamowite. Ja posłużę się jeszcze raz takim przykładem. Mówię jeszcze raz, bo przypuszczam, że mówiłem go na tym miejscu, ale na pewno nie wszyscy go słyszeli. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteś obserwatorem pewnej sceny. Widzisz taką oto rzecz. Na ulicy stoi ktoś w łachmanach. Podarte ubranie. Zimno mu, trzęsie się. Zapytam, co widzisz? No, co widzisz? Widzisz to, co mówię. Czyli widzisz podarte ubranie. Widzisz te łachmany, widzisz te strzępy. Ale ten człowiek, o którego opisuję, widocznie czuje się nieswojo w takim stanie. I próbuje zaradzić jakoś. Gdzieś tam na ławce czy w koszu leży gazeta. Sięgnął po nią i włożył gdzieś tam, gdzie największe było rozdarcie. I czuje się już lepiej. Już tam mu troszeczkę cieplej. Już to lepiej wygląda. A ja zapytam, a co widzisz? Moim zdaniem to samo. Moim zdaniem nic się nie zmieniło. Tak samo obdartuc, godny pożałowania. Aż w końcu podchodzi ktoś z zewnątrz i otula go kocem. Nowy, świeży, puszysty koc. I otula go bardzo szczelnie. I teraz zapytam, co widzisz? Czy jeszcze te łachmany? O nie, już widzimy koc. Już widzimy koc. I moi drodzy, to jest ten obraz. Czytamy, przyoblekliście się Chrystusa. To jest to, jakby nas ktoś otulił kocem. Teraz Bóg, patrząc na nas przez pryzmat Jezusa, przez pryzmat Jego ofiary, przez pryzmat Jego krwi, widzi nie nas w łachmanach, w starych uczynkach, ale widzi nas już sprawiedliwość Chrystusa. Widzi w nas sprawiedliwość Chrystusa. I to jest piękne. I to jest niesamowite, że my możemy tak funkcjonować. Nie musimy się sami naprężać. Nie musimy się sami wysilać. To krew Chrystusa, to Jego sprawiedliwość nas okrywa. Ale zapytam tak. Czy ten problem dotyczy nas, kogoś z nas? Chciałbym, kochani, podać takich 5 znaków, które nas może naprowadzą, czy to jest dla kogoś z nas, czy nie. Mówię tutaj o tej dwoistości. O tym, czy wyłącznie umiemy polegać na łasce. Czy istnieje w nas jeszcze troszkę tej mentalności uczynkowości, rodem ze Starego Przymierza. A Jezus mówi wyraźnie, że tamto się zakończyło. To, co czytałem w Rzymian, Chrystus przyszedł to zlikwidować. Nie możemy do tego wracać. A więc tych 5 znaków. Po pierwsze, jeżeli zrobię coś złego, jeżeli zgrzeszę, jeżeli upadnę, to żyjąc tej mentalności uczynkowości, po prostu jestem na siebie zły. Jestem na siebie zagniewany. Jak mogłem coś takiego zrobić? No już naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego po sobie. No tyle lat za Panem i takie coś, no i jak mogłem? No jestem na siebie po prostu zły. A drugi znak jest odwrotny. Kiedy przez jakiś czas żyję tak dobrze, mam taką świetną relację z Bogiem, kiedy dożywam Go każdego dnia, to czuję się dumny. O, jest fajnie. Mam taki fajny czas za sobą.
Ja już jestem lepszy niż byłem. Ja sobie już dam rady. Taki czuję się podniesiony. Kolejny znak to kiedy widzimy kogoś innego, który upada, to jesteśmy skłonni bardziej go sądzać niż mu pomóc. I odwrotnie znowu kolejny znak, kiedy widzimy kogoś, kto tak cudownie jest przez Boga błogosławiony, to troszeczkę mu zazdrościmy. Jak to? Dopiero co nawrócił się, a już jest tak błogosławiony, a już robi takie postępy w Bogu. I troszeczkę tak nutka zazdrości. I ostatni znak, który myślę, że jest niesamowicie ważny. Kiedy upadamy, to w naszym myśleniu pojawia się jedno. Muszę zwiększyć wysiłki. Muszę zwiększyć wysiłki, żeby być lepszym. Muszę zwiększyć wysiłki, żeby to się już nie powtórzyło. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Moi drodzy, żeby to było może jeszcze bardziej jasne. Pamiętacie tych dwóch, którzy przyszli do świątyni? Czyli faryzeusz i celnik. I ja chcę opowiedzieć tą historię, ale bardziej uwspółcześnioną. Wyobraźmy sobie dwóch braci, załóżmy ze zboru, którzy mają jeden i ten sam problem. Obojętnie, czy to jakiś nałóg, czy to jakiś nawracający grzech. Mają jakiś problem. No załóżmy, żeby skonkretyzować z pornografią. I teraz postępowanie jednego i drugiego, żeby nam to się rozjaśniło. Wiecie, ten pierwszy z tą mentalnością uczynkowości, po pierwsze, jest zły na siebie, ale się modli, ale czyta słowo i modli się i czyta. I wyczytał w Bożym Słowie w Psalmie 119 na przykład takie słowa. W jaki sposób zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? I co robi? Skoro tak, to będę się modlił będę czytał dwa razy więcej. Skoro tak, to będę czytał o wiele więcej. I wyczytał, módlcie się jedni o drugich. A więc idzie na piątkową modlitwę braci. I tam prosi o wsparcie. Prosi o modlitwę. Kochani, dobrze mnie zrozumcie. Jedno i drugie jest dobre. I czytanie więcej słowa jest bardzo dobre. I modlitwa w gronie braci czy sióstr jest dobra. Problem polega na czym? Że on nadzieję na uwolnienie opiera na działaniu. Opiera na działaniu. Muszę coś więcej zrobić. Muszę więcej czytać, muszę więcej się modlić, muszę więcej może pościć, muszę więcej coś zrobić. I tu jest problem. A drugi brat przychodzi do Boga i mówi, jestem bezradny. Ten problem mnie pokonuje. Nie mam sił, aby go zwyciężył. I nie dam rady. Wiem o tym, nie dam rady. Boże, potrzebuję tylko Twojej łaski. Boże, potrzebuję tylko Twojej pomocy. I woła i prosi, Panie, przyjdź do mnie ze swoją łaską. Uwolnij mnie od tego. Tam na krzyżu Golgoty Ty dokonałeś tego dla mnie. Chcę to przyjąć dla siebie. I czyni to z wiarą. I ten drugi może być wolny, prawdziwie. Wiecie, w ich postępowaniu tak na zewnątrz nie widać aż takiej różnicy. Ale duchowa jest ogromna. Bo ten pierwszy mówi, muszę się postarać. A ten drugi mówi, przyjmuję z wiarą. Kochani, czytamy w Biblii o tym, że mamy nowe przymierze, że stare się zakończyło. Jest pewien fragment, który w bardzo symboliczny sposób, ale dosadny to pokazuje. Kiedy Jezus z kilkoma uczniami wyszedł na górę przemienienia, to tam pojawili się jeszcze Mojżesz i Eliasz. I mówiąc może nie do końca precyzyjnie, uczniowie mogli zobaczyć w jednocześnie jakby trzy przymierza. To nowe przymierze w Jezusie. Mogli zobaczyć Eliasza, który reprezentuje proroków i Mojżesza, który reprezentuje zakon, stare przymierze. I wiecie co? Piotr to chciał zakonserwować. Mówi, Panie, zbudujmy trzy namioty. Niech tak to pozostanie. Mi się to podoba. To jest fajne. A Bóg mówi nie i usuwa tamtych dwóch. Zostaje sam Jezus. I jakby Bóg mówi do niego, Piotrze, wszystko, czegokolwiek potrzebujesz, będziesz miał w Jezusie. Już tam to przeminęło. Teraz jest tylko i wyłącznie Jezus. Teraz wszystko, czegokolwiek cała ludzkość będzie potrzebować, masz i macie w Nim. Tam to przeminęło. Kochani, żeby zakończyć już ten wątek o
tym uczynkowości, o łasce, zakończę go takim może troszkę lżejszym akcentem. Jest do obejrzenia w internecie taki klip, który mówi o tym, jak klient zamawia w McDonaldzie jakiegoś fast fooda. I wyobraźmy sobie tę sytuację. Jakiś klient, kierowca zatrzymuje się, podchodzi do okienka, składa zamówienie. I co jest ważne, on chce tylko jednego, załóżmy tam hamburgera. I prosi, zakłada zamówienie, a miła panienka pyta, co jeszcze? Czuje się troszkę winny, no chyba za mało zamówił, no tylko jednego. I z poczuciem winy mówi, dodatkowa porcja frytydek. Co słyszy? Co jeszcze? Może kole? Co jeszcze? I tak to można mnożyć. I ciągle słyszy, co jeszcze? I w tamtym klipie jest taka fajna jego reakcja. W końcu się naprawdę zdenerwowała i krzyknął. Nic jeszcze. Koniec. Nic więcej nie chcę. Moi drodzy, ale to pokazuje nam nasze funkcjonowanie. Jeżeli my chcemy zaspokajać Bożą sprawiedliwość swoimi uczynkami, swoją poprawą, swoimi staraniami, to nasza natura będzie ciągle mówiła mało. Co jeszcze? Co jeszcze? Coś jeszcze trzeba zrobić. Coś jeszcze trzeba zrobić. Kochani, i czym więcej będziemy dokładać własnych wysiłków, tym, mam nadzieję, będziemy bliżej momentu, kiedy powiemy dosyć, koniec, nic jeszcze nie muszę zrobić, bo wszystko dla mnie uczynił Jezus i w Nim mam wszystko. Moi kochani, i to, co wcześniej do tej pory powiedziałem, to jest jakby wytłumaczenie czy odpowiedź na błędnie zadane pytanie przez bogatego młodzieńca. Co jeszcze mam uczynić? Nie o to chodzi, że masz coś uczynić. Ale wiecie, na tym nie kończy się rozmowa. Bo gdyby zamknął to rozdział na łasce, myślę, żeby było to zdecydowanie za mało. Rozmowa toczy się dalej. I Jezus daje mu radę. Pyta, przestrzegać przykazań? Zresztą otwórzmy to miejsce, ale w innej Ewangelii, Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Chcę podkreślić to jedno słowo, jedną myśl, która tu jest podkreślona w stosunku do Ewangelii Mateusza. Spojrzał nań z miłością. Jezus spojrzał nań z miłością. Czyli ja sądzę, że każdy rozmówca na przestrzeni całej Ewangelii, który spotykał się z Jezusem, nie mógł nie odczuć miłości Jezusa. Nie mógł odejść od Niego i nie być dotknięty miłością Jezusa. Ale to jest szczególne miejsce. Widocznie ewangeliści, czy ewangelista, który zapisywał to później, musiał to ewidentnie zobaczyć. I Duch Święty mu to przypomniał, kiedy spisywał Ewangelię. Oczywiście Biblia jest bardzo skondensowana. Wiele rzeczy nie ma zapisanych, które działy się faktycznie. Nie wiemy, może jeszcze coś więcej, może dalej szła rozmowa. Jedno jest pewne. Jezus okazał mu miłość. I jednego jestem w 100% pewny, że ten bogaty młodzieniec tą miłość odczuł. Żeby on, ten bogaty młodzieniec, mógł dotknąć tej miłości. Jest to mówione w kontekście przykazań. Myślę, że Jezus miał na myśli jedno. Chciał mu przekazać, że przestrzeganie przykazań jako tylko suchych zasad to niewiele. Ważna jest miłość. Miłość jako podstawa do wypełniania przykazań. Słuchajcie, gdyby on rzeczywiście przyjął tą radę i sprzedał swoje majątności, to na jakiej podstawie by on to uczynił? Na tej podstawie, że mu ktoś kazał? Na tej podstawie, że czuje, że tak byłoby dobrze? No właśnie, chyba tylko na tym funkcjonował i nie zrobił tego. Jeśli by on to miał zrobić, to wierzę, że to tylko i wyłącznie z miłości by mógł zrobić. Kochani, Jezus, widząc Jego serce, Jego życie, Jego szczerość, widział, że coś Go blokuje.
i dokładnie wiedział, że tym czymś jest bogactwo. Moi drodzy, bogactwo nie jest samo w sobie złym. Przecież znamy te dwie, że tak powiem, sztandarowe postacie Biblii, czyli Abrahama i Joba, które były nieprzyzwoicie bogaci. I Bogu to nie przeszkadzało. Bóg ich mógł pięknie używać. Więc bogactwo samo w sobie może nie jest tak złe, ale dla niego konkretnie było złe. Dla niego było przeszkodą. Dla niego było czymś, co wysysało jego pragnienie pójścia za Bogiem, co pochłaniało jego uwagę. I zobaczcie, jak Jezus jest radykalny. Jezus nie powiedział, słuchaj, przynajmniej połowę z tego sprzedaj. Nie. Jezus mówi bardzo radykalnie, sprzedaj wszystko. Odetnij do końca to, co cię blokuje. Zrób tym porządek do korzeni. Moi kochani, co nas blokuje? Co mnie blokuje? Co ciebie blokuje? Oczywiście nie mówię do wszystkich, ale może do niektórych. Żeby pójść na 100% za Bogiem. Czy nasze życie za Bogiem jest naprawdę na 100%? Czy jest dodatkiem? Czy Jezus jest dodatkiem do naszego może codziennego życia, a nie daj Boże już do niedzielnego? Czy naprawdę idziemy na 100% za Bogiem? Kochani, Jezus jest bardzo radykalny w tym. Łukasz, 14 rozdział. 25 werset i dalej. A szły za nim liczne tłumy i odwróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i siostr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Ten werset mówiący o nienawiści, myślę, że właściwie rozumiemy. Biblia Warszawsko-Praska troszeczkę wyraźniej to mówi. Mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje ojca, matkę i tak dalej. Tu jest ten sens. Jeśli przychodzisz do mnie i mówisz, że mi chcesz służyć, ale masz inne miłości większe niż ja, ja czegoś takiego nie akceptuję, mówi Bóg. Bóg mówi, ja cię chcę na 100%. Całego. Werset 33 mówi, tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jasne, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy, nie wiem, majątności posprzedawali i funkcjonowali jak nie wiem kto. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co go trzyma. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co tamuje jego pęd za Bogiem. Co pochłania jego intensywność za Bogiem. Jeśli nie wyrzekniemy się wszystkiego, co powoduje, że nie potrafimy iść na 100% za Bogiem, to Bóg mówi, ja takiego chrześcijaństwa nie chcę. Popatrzcie, gdyby był, nie wiem, jakimś mistrzem, nauczycielem, odwracam się, a tam idą za mną tłumy. Wow, jak fajnie. Ile mam zwolenników za sobą. Pięknie. Jezus myślał zupełnie inaczej. Odwrócił się i w duchu widział, że uczniów tam jest bardzo niewiele. Widział, że tam ma tylko tych, którzy są zauroczeni czymś. I dlatego mówi takie twarde słowa. Do tych tłumów, które za nim szły. Mówi, jeśli nie pójdziesz ze mną na 100%, to daj sobie spokój. Łukasz 9 rozdział, kilka kartek wcześniej. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wymienione są jednym tchem jakby trzy osoby. Zobaczcie, one są zupełnie anonimowe. Zupełnie anonimowe. Myślę, że celowo. Myślę, że celowo, abyśmy sami mogli się pod to podpiąć. To mogę być ja, to możesz być ty. Ktoś z nas. I są tutaj trzy różne sytuacje. Pierwsza to ktoś inicjuje rozmowę.
Ktoś przychodzi do Jezusa, taki rozemocjonowany: Panie, ja chcę Tobie służyć. Jezus go wcale nie zniechęca. Jezus wcale mu nie mówi: nie, nie, nie chcę. Jezus tylko daje mu ostrzeżenie. Jezus mu tylko mówi: jeżeli chcesz pójść za mną, to musisz na 100%. A to się wiąże z utratą komfortu, utratą bezpiecznych pozycji. Czyli te dwie kolejne sytuacje, ja nie będę tego jakby dokładnie rozpatrywał. Mi chodzi tylko o tę jedną myśl, o ten radykalizm Jezusa, o to oczekiwanie, że Jego uczeń to jest ktoś, kto idzie na całość. Do drugiego zaś rzekł, czyli sam Jezus inicjuje rozmowę i mówi: pójdź za mną. A tamten mówi, że ma pogrzebać ojca. Czyli ja nie sądzę o to, że ten ojciec już rzeczywiście zmarł. To była taka ich tradycja, że człowiek, który był synem, miał opiekować się do śmierci swoim ojcem, aż do jego pogrzebu. Więc miał swoje zobowiązania. I to zobowiązanie nie pozwalałoby mu pójść za Jezusem. Mówi: muszę poczekać, aż mój ojciec dobiegnie swoich lat. Jak nie będę miał tego zobowiązania, to pójdę za tobą. A Jezus podkreśla ten radykalizm. Jeżeli chcesz iść za mną, to masz iść zaraz i na całość. Zostaw inne zobowiązania. Zostaw inne sytuacje. Zostaw inne miłości. Masz iść za mną. Ta trzecia osoba. Dzisiaj od niej Jezus oczekuje jakby pełnej dyspozycyjności od zaraz. Od razu. Posługując się jeszcze obrazem rolnika, który idzie za pługiem. To jest fajny obraz, bo pokazuje nam to, że idąc za Bogiem musimy być skoncentrowani na tym, co robimy. Oracz nie mógł sobie iść i patrzeć, jak śpiewają ptaszki. Bo ten pług by sobie poszedł gdzieś zupełnie krzywo. Musiał być bardzo skoncentrowany na tym, co robi. Moi drodzy, Jezus stawia wymagania. Jezus mówi jakby o cenie, którą trzeba zapłacić. Wiecie, ale ta cena tak naprawdę jest ceną minimalną w stosunku do tego, co otrzymujemy. Kochani, nie wyobrażajmy sobie, że my musimy się jakoś strasznie poświęcać, a nie wiadomo, co mamy z tego. Gdyby ktoś chciał zapytać, a co będę miał w zamian, to powiem w ten sposób. Powiem słowami ojca syna marnotrawnego: wszystko, co moje, synu, córko, jest twoje. Kochani, tak naprawdę, powiem wam to z mojego doświadczenia, że kiedy człowiek idzie za Bogiem tak połowicznie, to nie jest prawdziwe życie. To życie nie daje prawdziwej satysfakcji. Miałem w swoim okresie mojego chrześcijaństwa, gdzieś tam jeszcze czasy technikum, później wcześniejsze lata pracy, takie dni czy lata, kiedy to moje chrześcijaństwo było no takie właśnie, poprawne. I kiedy to wspominam, to były lata zmarnowane. Może wygodne, tak, ale tak naprawdę to zmarnowane. Szkoda tamtych lat. Naprawdę, moi drodzy, dopiero wtedy, kiedy człowiek idzie za Jezusem na 100%, to jest dopiero życie. To jest dopiero pełnia życia. To jest dopiero pełnia szczęścia, pełnia pokoju, spełnienia, miłości, akceptacji, można to mnożyć. Kochani, cena jest. Jezus jej nie ukrywa. Pamiętamy, w zeszłą niedzielę również była mowa o cenie za zakup oleju. Jezus jej nie ukrywa. Ale tak naprawdę Jezus mówi też, że moje jarzmo jest miłe. Że moje brzemię jest lekkie. Moi drodzy, Jezus do tego bogatego młodzieńca mówi jeszcze jedną rzecz. Musisz radykalnie coś obciąć. Ale na tym się nie kończy. Musisz radykalnie obciąć to, co cię blokuje. Ale potem dopiero rozpoczyna się uczniostwo. A potem dopiero przyjdź i naśladuj mnie każdego dnia, codziennie. Wiecie, gdybym miał tak odpowiedzieć na to pytanie, które zadał bogaty młodzieniec, sens tego pytania mógłby być taki: jak mam osiągnąć życie wieczne?
On go zadał niefortunnie, pytając o uczynkowość. Ale gdybym miał tak w paru myślach odpowiedzieć, podsumowując to, co powiedziałem, co Jezus miał na myśli, to po pierwsze łaska. Po drugie, po trzecie, po dziesiąte, po setne łaska. Łaska. A później bym dołożył miłość. Miłość, która jest motywacją wszelkiego działania. Miłość, która jest motywacją przestrzegania Jego przykazań. Kolejną rzeczą sprzedaj. Odetnij wszystko, co cię ciągnie, co cię wiąże, co powoduje, że nie możesz w pełni iść za Bogiem. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Moi drodzy, jaka była reakcja tego człowieka? Niestety, nie przyjął. Jezus dał mu najlepszą radę, ale on jej nie przyjął. I odszedł radosny? No więc właśnie. I tu mamy znów podsumowanie tego, co powiedziałem. Kochani, kiedy nie zrobimy tego, o czym mówię, kiedy nie podporządkowujemy się temu, aby odciąć wszystko, co mnie blokuje za Bogiem, to nie ma mowy o prawdziwym szczęściu. To odejdziemy zasmuceni. Ale już tak zupełnie na zakończenie pewną jeszcze myśl chcę podkreślić. Wiecie, może już taką troszkę inną, ale myślę, że też istotną. Kochani, kiedy Jezus udziela mu tej rady, kiedy Jezus udziela mu dobrej rady, on, zobaczcie, akceptuje odpowiedź czy reakcję młodego człowieka. Choć Jezus się nie zgadza z tym, choć Jezus uważał inaczej, Jezus doskonale wiedział, że ten młody człowiek źle wybrał. Jezus doskonale wiedział, że wybór tego młodego człowieka doprowadzi go do wiecznej śmierci. Jezus nie zgadzał się z jego decyzją, ale ją uszanował. Kochani, mówię to może do nas, którzy innym pomagamy, którzy innym świadczymy, którzy innym chcemy pomóc, abyśmy nie popełniali błędu. Weźmy wzór z Jezusa. Jezus wiedział, że on wybrał źle, ale nie pobiegł za nim. Nie pobiegł za nim. To była jego decyzja. I widzicie, Jezus nie emocjonalnie się z tym nie związał. To jest istotne. Jakże często my, kiedy chcemy komuś pomóc, kiedy komuś, nie wiem, mówimy, radzimy, pomagamy, serce otwieramy, a ktoś to ignoruje, ktoś to odrzuca, to czasem serce krwawi. To z czasem emocjonalnie się w to angażujemy, może zbyt bardzo. Co czasem nawet na niekorzyść naszego biegu za Bogiem może działać. Zobaczmy na Jezusa. Jezus powiedział mu dobrą radę. Ale później, kiedy on odszedł, później, kiedy on jej nie przyjął, Jezus w ogóle się do tego nie odniósł. Jezus nie odniósł się do tej sytuacji personalnie. W sensie, widzicie, co on zrobił? Tak po ludzku rzecz mówiąc, ujmując, Jezus mógł się czuć dotknięty tym. Jezus udzielił mu najlepszej rady. Wiedział, że tylko to go uratuje. Jezus też wiedział, jaką sam cenę płaci za tego człowieka, że musiał przyjść na ten świat. I jest wzgardzony. I jest odrzucony. Ale zupełnie nie podjął tematu. Przeszedł jakby na poziom bardziej ogólny, mówiąc o w ogóle o bogactwie. Moi kochani, zrozummy, że jeżeli komuś z miłością chcemy pomóc, to miłość zaprasza. To miłość daje ofertę. Ale miłość nie obraża się, kiedy to zostaje odrzucone. Bądźmy w tym mądrzy. A więc, moi drodzy, niech nas Bóg w tym błogosławi. Pamiętajcie, nie próbujmy do łaski dodawać własnych wysiłków. A druga myśl, czy idę na 100% za Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.